Dobrze, więc pora zwrócić. Już witam wszystkich na tej transmisji, nie? Ale no, witam. Drugi raz, a już symulator prawie się doładował. No. Zobaczymy, może tym razem się powiedzie i się nic nie wykoleje. Przewczytaj. Pociąg Intercity, że stacji Olsztyn Główny do Zielonej Góry odjedzie planowo na peron trzeci. No i teraz się wszystko pięknie wczytało. Aha. Tej, panie, gdzie ty jest? Tam daleko. Pięknie, o to chodziło. Tak miało być. Tak miało to wyglądać. Dobrze, więc teraz tak, załączamy sobie baterię klawiszem J. To jest bardzo ważne. Załączamy sobie wyłącznik szybki, a mianowicie silnik klawiszem M, jakby ktoś nie wiedział. Jak uruchomić SN134. Załączamy sobie radio klawiszem Ctrl plus R. Te podpowiedzi sobie skasujemy, bo one w błąd wprowadzają. Załączymy sobie reflektor prawy. Chyba to jest prawy. Nie, to nie jest reflektor prawy, to jest reflektor prawy. Tak. Czekamy, aż się przewód główny napełni. A w międzyczasie robimy coś takiego jak odblokowanie hamulca sprężynowego, który jest w tym składzie. Niestety nigdzie nie znalazłem od tego klawisza, który by się tym zajmował. Więc, co polecam zrobić, to przypisać sobie w ustawieniach sterowania tego symulatora skrót klawiszowy do hamulca sprężynowego. Ja sobie przypisuję pod Ctrl plus A. I właśnie w tej chwili go nadusiłem. Bo normalnie on by nie chciał jechać, gdyby tego człowiek nie zrobił. Mogę nawet to zaprezentować. Hamujemy sobie. O. Teraz jest tak, jakby był na początku, nie? No i nie mogę nadać w ogóle żadnej mocy, nie? Choćbym nie wiadomo, co chciał. Nawet pod F3 nam zrobi zwolnić hamulec sprężyna. Więc zwalniamy i możemy jechać. Nie będę tu oczywiście wszystkim mówił, jak się już zmienia te ustawienia, bo to myślę, że dla każdego by powinno być zrozumiałe, jak zmienić ustawienia sterowania w maszynie. Dla każdego oczywiście, który gra w ten symulator. Mamy tylko jeden sygnał w tym pociągu. Dźwiękowy. Nie wiem, czy to się uda z takim składem, ale sprawdzimy. A czemu by się miało nie udać? Panie Mati, czy pan we mnie nie wierzy? A po co jeszcze jeden wagon? Tyle wystarczy. Po zainstalowaniu paczki 2208 nie słyszę. Mam problemy, nie słyszę RP1, na przykład FN57. A to może ja mam ten sam problem? Bo ja słyszę tylko jeden, nie? Ton wysoki, a tonu niskiego nie ma. Jakby w ogóle w tym pociągu nie było tonu niskiego. Ej, naprawiłem problem, że już tutaj nie zostaje ten jeden wagon, nie?
Już naprawiłem ten problem, sobie zmieniłem tam ustawienia składu stacjonarnych tam w tamtym, co sobie zmieniałem, żeby wszystkie wagony się zgadzały i co się okazało, że ja tam błąd zrobiłem. Już ten błąd sobie naprawiłem. Więc już teraz pociąg odjeżdża ze wszystkimi wagonami. 17107 odjazd. A może nie wywołać eventu? No właśnie, jak ten jeden wagon zostawił, to ja nie dostawałem wyjazdu. W ogóle. To akurat zdążyłem przetestować. O, pan, panie Mati, pan mówisz, no. Ten pociąg ma strasznie kiepskie hamulce, to mogę wam jedynie powiedzieć. A i czekamy, aż ten wyjedzie. Normalnie ja już tam powinienem wjechać, a on powinien wyjeżdżać. Jak ja testowałem, to tak było. Ale nie wiem, czemu teraz tak nie jest. Dobra, odhamujmy. Dobra, panie, pociąg wyjechał. Dawaj pantera dla mnie. A potem jeszcze musi się tutaj towar podczepić, zanim nas wypuści. A motor ten zrobił celowo, żeby nie było identyczne za każdym razem, a... Ja myślę, że po prostu ja za długo się wlekę, co tak się dzieje. A teraz na przykład mi to dużo czasu zajęło, zanim podjechałem to. Dobra, mamy to, ruszamy. Zaraz podczepimy resztę składu naszego. No to też. No to trochę racji. Dobra, dajmy 22% mocy. I wjeżdżamy na skład. Dajmy może tam te 34% mocy. No kiepsko nam szło to wjeżdżanie na skład coś. Po części to będzie trochę tak jak w realu jeżdżą te szynobusiki, tylko w realu jest wagon pomiędzy. A jak był wagon nie pomiędzy, to się był pomiędzy, to u mnie to nie wiem, jakoś ten z tyłu szynowóz nie chciał dawać żadnej mocy. I tylko jeden silnik pracował, a drugi już nie. Ale faktycznie jest tak jak napisałem, możemy jechać tą samą misję i będzie się różnić. Aha. To też ciekawie zrobione, no. Nie powiem, że nie. Wystarczająco podjechałem? Nie, bo jeszcze pan tutaj manewrowy nie podjął. Teraz tylko się nie wykoleje. Nie, wykolejenie to było na początku, to nie teraz. Dobrze, i teraz ten tutaj nie pracuje, tak? Robimy tak, wyłączymy tą baterię. Baterię i uruchomimy się.
Nie, dalej ten tutaj widzę, nie pracuje z nami. A teraz mu się... Gasło? O, teraz pracuje. Musiałem jednak jeszcze tutaj dorzucić czegoś. Nadusiłem insert jeszcze z dwa razy i się podłączył odpowiednio. Dobra, więc dajcie reklama Spotify, wiem. No cóż, za mało donate'ów każdy daje i nie ma za co wykupić premium. Spotify, niestety. Dobrze. Więc mamy to. Połączmy światełka. Dobra, i teraz tak. Ma wykrytyczność, coś sądzę. Coś nam się ciśnienie nie chce za bardzo pompować. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Dobra, spróbujmy jeszcze tak. Weź widzę, że niekoniecznie chcę. Coś mu ciężko idzie. Jak mu damy więcej powera? Też coś tak nie bardzo, nie? No wiem, wiem, widzę, że jest zahamowany. Nie wiem, co powoduje to, że on nie chce tu w przewodzie głównym nam ciśnienia nabić. To jest podew 12. Sprzęgi wolny. Moc silnika. A może tryb drugi nastawa R. R. Ładunek 1. Pomocniczy 0, sprężynowy 0. Co pan, panie, na to, panie Mati? Pan rodzic już na busa. Proszę bardzo.
Jesteśmy przy drugim szynobusie. Czy tu jest hamowania 47, tu jest 22? No wiem, tylko czemu mi nie chce wzrosnąć ciśnienie. Kurczę, przewodzie główny, no. A jak odłączę ten pociąg, to widzicie, od razu rośnie, nie? I się odhamowywuje. A podłączam to i włączę i dupa. A ten tutaj jakby w ogóle się nie chciał, nie? Ciekawe. Tryb drugi nastawa R. To dobrze? Czemu ty mi nie chcesz tu ciśnienia na pełni? Ciśnienie dobre. Nawet jak baterię włączam, to czuwać jakby nie działa. Nie? Może być tego wina. Czuwać by się zepsuł. To wygląda. O, tu działa. No dobra, i to dodajemy. Dobra, to nie zrobimy. No i teraz się podepniemy. Okej. Możliwe, ale ja przejąłem. Już spokojnie. Jedziemy. Czemu on jedzie nie w tą stronę, co ja bym chciał? To styczny muszę ustawić? Panie, no do przodu jedź pan, nie? Taka awaria, że na busa wszystko działa jak należy, panie. Oprócz tego, że będziemy opóźnieni, ale i tak szybciej manewru nie dostali. Akurat jak tu się przyłączyłem, to dostaję manewr. Oj, kibeleś sobie wjeżdża na stację.
pasażera podał awarię toporu. No była awaria. Czyż nie? Już naprawiliśmy całe szczęście. Jakie panie Simon mogą być nagi? U mnie nie ma żadnych nagów. Nie wiem jak u innych. Oczywiście nie liczę tych lekkich przecinek, no ale przecinki to i u mnie przewystępują. To nie jest wina transmisji. Przecinki no niestety są, no na to nic nie poradzę. Taka maszyna jest. Jak jest tyle składów dookoła przede wszystkim. Potem jak wyjedziemy, to już tak nie będzie. Hamujemy. A to jak był, to już niestety, drodzy państwo, nie było to z mojej winy. Ja mam 0 zgubionych klatek na sekundę. 0,0 klatki. 0,0%. Tak mi pokazuje wynajmniej. To może była wina YouTube'a. Po prostu. A YouTube ma czasem takie momenty. Dobra, przygotujmy pojazd do jazdy. Drzwi mam tu zezwolenie włączone. Światełka do jazdy dziennej. Wentylatory są, wszystko jest. 43 stopnie ma woda. Cieplutko. Oleju jesteś. 28 V. Dobra, teraz tylko czekamy na odjazd. I zobaczymy, ile minut będziemy opóźnieni. Na razie jeszcze rozkładu nie dostałem, chciałbym tak przyuważyć. Widzimy, jak SM442 miał N gdzieś. Rzeczywiście? To nie ten. Nie wiem, nie widzę. To sobie jedzie ET41. Manewry wykonuje. No panie, no dawaj pan rozkład. Co to ma być? Przepisz rozkład do mnie. Jest ciutkie za głośna muzyka w porównaniu co do symulatora, jak nic nie mówię. Tak, zrobimy, a symulator damy. Właśnie, bo dzisiaj jest cicha lokomotywa. Ogólnie powinniśmy mieć stąd odjazd o 18.13. To 18.19. No, widzicie, zezwolenie drzwi pięknie działa. Wszystko na razie działa dobrze, zobaczymy, ja już lub nie wiem. No zobaczymy. Drzwi się zamknęły. Tutaj też. Z przodu też się już zamknęły. Tylko przez te na razie już tylko ludzie wsiadają. Jeszcze 3 sekundy mają.
Odjazd. Koniec wsiadania. Od kierownika odjazd. Jedziemy. Dobra, przyspieszaj pan. One z tego co pamiętam nigdy za szybko się nie rozpędzały. Jedna niebolsika ma pan. Nie no, wybrałem tym, bo jechałem tym SU-42. Przejechałem się kawałek trasy nim. Dojechałem właśnie do Rodzic-Letnisko. I chyba następną jeszcze stację. I to się okazało, że jeszcze większe opóźnienie łapałem, bo w rozkładzie jest wpisane 120 na godzinę. A tamten miał prędkość maksymalną 90. Jeszcze się bardzo wolno rozpędzał. Tak wygląda rozkład, on jest oryginalny. Ja co znam? Jak to nie jest zahamowany? Jest odhamowany, wszystko działa prawidłowo. Nie słychać nigdzie hamulców. Ja no już 90 na godzinę jedziemy. No ten ostatni wagon doczepiany myślę, że swoje też robi. Ogólnie dzisiaj czas misji wyszedł 3 godziny i 15 minut. Około, więc zobaczymy. Bo tu jest stacja w ogóle. Ja nie widziałem informacji o tym, że tu już jest ten. Panie Żeluś, no i na spokojnie. Ja tu jestem maszynista, ja wiem co robię. Ja to w wypadku, gdy będziemy wracać. A w opisie jest tylko w jedną stronę. Tak? To ja nie wiedziałem. Nie no, w grabówku wykonujemy obraz składu i wracamy do Grodziska. Ponownie wszyscy. Przemujemy się na wszystkich stacjach i przystankach. Nie jest tylko w jedną stronę. Czas misji około 3 godziny i 15 minut. 17, jest 24, więc mamy 3-7 minut opóźnienia. W porywach do 8. Jedziemy.
kaźnięcie z ukryty za ścianą lasu jest co do poprawy. Ale się też coś mi tak mi nie pasowało. Ktoś chce, umie być kierownikiem pociągu? A kto nie umie być kierownikiem pociągu? Chyba to nic trudnego. O pisie Live'a nie ma podanych chyba takich informacji. Panie matki. W tytule jest tylko napisane w jedną stronę, a to dlatego, bo tytuł nie może być za długi. Ostatnio też było napisane tylko chyba w jedną stronę, a wyjechaliśmy w dwie. No, zobaczymy zresztą. Jak pan chce coś do opisu, to zaraz damy. Stój. Nie pipczaj. Nie hamuj. Dobra, jak teraz, drodzy Państwo, sobie odświeżycie transmisję na żywo, to w opisie do transmisji będzie podany pełny opis scenariusza.